Kuka? Kto tam tak szczeka za drzwiami? Boję się. Jestem sama w domu, nie mogę otworzyć. Zaraz, zaraz. Kto tam? Ja, cholery można dostać. Niech pani wreszcie otworzy. O Boże, co to jest? No to po prostu ja. O Boże, wygląda pan po prostu jak pies. Jak ośnieżony szary kundel. Straszny śnieg wali w tej całej Moguncji. Zaspy, popachy. Nie rozumiem tylko, dlaczego przybrał pan postać psa, panie Sułku. Nie rozumiem tego i strach mnie obleciał, prawda? Po pierwsze, nie jestem w tej chwili psem, a suką. Po drugie, zmieniając wygląd, miałem chyba coś na myśli, nie? Na pewno, na pewno. Nie chciałam pana urazić. To dziwne przebranie jest moim strojem karnawałowym. Ojej, wystąpi pan jako suka, prawda, panie Sułku? Zgadła pani. I nikt, ale to nikt pana nie rozpozna w tym dziwnym przebraniu, prawda? O to mi z grubsza chodziło. Ojej. Ciąży mi popularność i te szepty, które przechodząc słyszę. To no on, tak, to on. No o, popatrzcie, cholery można dostać. A teraz, panie Sułku, jak to będzie? No teraz wszyscy spytają, nie wiecie, kto to może być tą suką? A to będzie pan, prawda? Zgadła pani, uwielbiam bale maskowe. Och, ja też. Delikatne dźwięki muzyki czule szepczą o miłości. Unosi się dyskretny zapach perfum. Och, drżę cała na samą myśl o urokach balu. A kiedy moja dłoń zabłądzi i nagle odnajdzie pana rękę... Cicho, błądzić mi tu będzie słowo honoru. Wie pani co, pani Elizo? Słucham pana. Taki jestem. Jak pracować, to pracować. A jak się bawić, to się bawić. Do upadłego. Choćbym miał skonać słowo. O, mam nadzieję, że aż tak się pan nie wyczerpie. No nie wiem. Zatracam się często w zabawie. Dopilnuję pana, dopilnuję. Co? Zaopiekuję się panem, żeby mi pan nie skonał na balu. A ja właśnie skonam, jak mi się spodoba. A co? Już jest pan porządnie zziajany. Niech pan sobie odpocznie. Nie mam czasu, trzeba panią przebrać. Och, cudownie, cudownie. Za księżniczkę. Prawda, panie Sułku? Co to, to nie. Mam inne plany. Więc może za królewnę Śnieżkę? Odpada, to banalne. W takim razie przebierzemy mnie za dobrą wróżkę, dobrze? Nie. Nie sądzę słowo honoru. Mam inne plany. Jakie, panie Sułku? No, konam wprost z ciekawości. Może być za żabę, krowę lub za borsuka. To już wolę za żaby. Mam! Co pan ma, panie Sułku? Co pan ma? Mam całkiem niezły pomysł. Przebierzemy panią za brzozę. Będę drzewem? Brzozą. Och, i będę cała w zieleni, będą drżały na mnie listki. Och, jakie to romantyczne. Usiądzie pan pode mną, panie Sułku. Usiądzie pan sobie w moim cieniu. Och, jaki wspaniały pomysł. Będę panu szumiała, jak umiem najpiękniej. I w moim cieniu i szumie będzie pan spokojnie ogryzał kości, jak najprawdziwsza suka. Wątpię. Ja pięknie szumię. No niech pan posłucha. Aj, nic z tego. Będzie pani brzozą późną jesienią, bez liści. Dlaczego? Ponieważ tak będzie prościej. Zwiąże się pani nogi i ręce, a następnie pomaluje się panią na biało. To wszystko, cała robota. Szalenie pan to wszystko uprościł, prawda? No taki właśnie jestem. Jest pan racjonalistą. No, tylko bez takich. Cicho. Tego widzę, że będę zwykłym pniem na tym balu, prawda? Pniem brzozy, zgadza się co do joty. No, zaczynajmy. Zaraz.
Zaraz, a może po prostu zanurzyć panią w wapnie? Tak, tak byłoby jeszcze prościej i najrówniej wyjdzie. Tak, tak właśnie postąpimy. Jaki pan jest, panie sułku, mądry. Nie raz i nie dwa jestem zmuszona to powiedzieć. Nie każdy jest taki mądry jak pan, panie sułku. O, jeszcze czego? Mało jest takich ludzi jak pan. To znikoma ilość słowo honoru. A takich kobiet jak ja? Co takich kobiet? Czy jest dużo? Jest ich sporo, słowo honoru. Niech się pani nie boi. A jednak to właśnie ja kocham pana duszą i ciałem. Cicho, niech już pani wchodzi do tego wiadra. Ojej, to właśnie ja jestem przy panu, na dobre i na złe, prawda? A mówiłem? Ojej. Mówiłem, że w ten sposób wyjdzie równiej. Oj, tak. No, wygląda pani ślicznie. Jak prawdziwy pień brzozy. Postawi się panią w rogu sali i cześć. Ojej, nie będę mogła zatańczyć, prawda? No pewnie, no bo jak niby. Nogi ma pani solidnie związane. Szkoda, tańczę jak piórko. Ja też, tańczę jak pyłek. I kółeczko, i koszyczek, i wianuszek, i z lewej rączki, i podziękowanie. Znowu się pan zziajał, panie sułku. Niech pan uważa na siebie. Och, niech pan spojrzy do lustra. Jak my pięknie wyglądamy. A co? Pan jest jak najprawdziwsza suka, słowo daję. A co? Słowo honoru. A pani jak biały pniak. No, niech mnie pan zaniesie na ten bal. No proszę, sama przecież nie dojdę, prawda? Bal będzie tutaj, u nas. Za chwilę zwali się tutaj cała moguncja. Zaprosiłem wszystkich. Ojej. I kółeczko, i koszyczek, i z lewej rączki. Niech pan uważa, błagam pana. Cicho, jest właśnie, jest rala, już pan uważa, cicho. Na balu z lewej rączki dostał się panu sułkowi wszechobecny gajowy Marucha, z którym następnie nasz bohater przetańczył całą noc.